drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Przez ostatnie dwa dni mamy jakieś dziwne ocieplenie klimatu. Mamy październik, prawie listopad, końcówkę października, a dziwnym sposobem jest po 20, 21, 22, 3 stopnie na zewnątrz i to nawet w nocy. I wykorzystamy sobie ten czas, aby pośmigać sobie na supermoto. O, tu jej nie postawię. Ciekawiła mnie jedna miejscówka, bo podobno krążą plotki, że gdzieś tutaj się wchodzi w jakiś tunel i te tunele ciągną się pod całym naszym miastem, nie? Wejście tu jedynie było możliwe w takich kurde kaloszach do kolan, ale widzę, że da się teraz wejść. Jest sucho, ale nie będę tam wchodził. Jedziemy sobie dalej. Wow. Skakiwanie na siedzenie to jeszcze nie moja bajka. Ale wiatr wieje ogólnie. Nagrywasz na zdjęcie? Nagrywasz to? Tak, czubik. Spoko. Szałka! To tutaj nie! I to się nazywają pozytywni ludzie. Ja się cieszę, oni się cieszą, wszystko jest happy. Jak dostanę mandat, no to już się cieszyć nie będę, ale postaram się dalej nie pogrążać w smutku. Oczywiście skrótem. Czuję coraz bardziej. O kurde. No to mam. No, nie zauważyli mnie. Ja tu po chodniku nadupcam. Zahamowałem na piskach, nawet uwagi nie zwrócili na mnie. A ja bez tablic. To było mocne. Ja się będę teraz pilnował może. Są godziny szczytu. Dobra, jedziemy skrótem. Dobra, nowy skrót. Zobaczymy, gdzie wyjedziemy. Ale miejscowa zajebista. Lecimy tu normalnie. Ale brzmi. Żeby tylko na jakieś kolce nie trafić, bo ja jak znam ludzi, już kiedyś tak się nadziałem, nie? Na takich właśnie ścieżkach. Były po prostu deski z gwoździami porozrzucane. Żeby chłopacki przypadkiem nie jeździły na krołczach. O kurde, ale tu ciasno. A, pokrzywy. Gdzie ja kurde jestem? Pojedziemy sobie tędy. Co to się podziało z tym autem? Zobaczcie, normalnie szyba wybita. A to rozbójnicy, rozbójnicy tu grasują. Jest weekend, jest godzina prawie że wieczorna. Same pustki, chociaż dzisiaj temperatura taka, tu nawet ta krzyżówka najbardziej zapełniona. Jesienne wymarcie miasta. Zobaczymy właśnie, czy ktoś zdaje dzisiaj prawo jazdy na motocykl. Chłop sprejuje normalnie auto. Plac pusty. Pusto, pusto, pusto widzowie. Ja tu zaraz będę zdawał, normalnie przyczepę biorę, zapinam i jadę. A, tak się wycwanili, zobaczcie, kłódkę nawet tutaj zamontowali na haka. No by go dunder świsnął. Nie dadzą sobie potrenować jazdy motocyklem z przyczepą. Dobra. Siedzi kombo, kurde. Wleciał coaster, wleciał one hand, no i wleciało kolano na siedzenie. No to jest już kurde kombo ponad moją skalę, nie? Dobra, ale teraz się zwijamy, bo jak to ktoś zobaczył, pójdę siedzieć. O tak, ręce mi tak zwiążą, żebym nie mógł w ogóle na gumie latać. A nogi to do góry mi powieszą, nie? Będę wisiał do góry nogami. A ciekawe, czy do góry nogami da się to zrobić, Willy? Nie, no żartuję, świruję mordki. Jestem zbyt sprytny, zbyt uważny, mam oczy dookoła głowy. No pominąwszy ten fakt sytuacji z początku filmu oczywiście, nie? Zaleję na tej stacji. Surprise, motherfucker. Dzień dobry. Okej. Okay.
dupcami. Ale korek. Pociąg, widzowie. Znowu będziemy wagony liczyć. To sobie tutaj przejedziemy sobie slalomem. Dobra. Jestem szeryfem. Jak się zaporki podnoszą, jeszcze trzeba czekać, dopóki światełko nie przestanie mrygać. O, jedna zapora mądra. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przestanie mrygać, wtedy można jechać. Użyjemy sobie takiego lifehacka tutaj i sobie poczekamy. Jedna skróty. Manewr wykonany prawidłowo, żaden przepis nie został złamany. Okej, oboje wjechaliśmy chodnikiem. Nie, ale coś mi tak gwizda. Tragicznie mi coś gwizda. Nie wiem skąd. Tu mam taką, taki ślad posadzy, tylko nie wiem, czy to spod głowicy, czy po prostu złączenia wydechu mi fuka. Podejrzewam, że złączenia wydechu, bo w sumie jakby to było z głowicy. Słucham? A, proszę pani, ja nie palę. Aha, dobra, dzięki. Dzięki również. No może to po prostu z filtra powietrza. Trzeba będzie tu posprzątać w sumie. Kurde, coś mi gwizda, nie wiem co. Okej. Okej. Frog! O, ale zaje... Ale zajebał. Tu wychodzi normalnie. Zobaczcie, tu leci. Patrzcie, jak zajebał. Ja pier... Nic się nie stało? O, flak. Przejebane, nie? Tak pięknie. No było, było. Na nie, Suzuki, wiesz? Ale idzie dobrze, idzie dobrze. Się spotkaliśmy. Dwóch czubów. Nie narażamy się, widzowie. I zawijamy. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zostawcie suba. Nie bądźcie Żydy! Aaaa!